Stwierdziłam, że to jest bardzo ciekawy temat na film, na zrobieniu właśnie filmu, który chciałby dociec, dlaczego tak jest. Dlaczego tak jest, że nie znamy całej historii, która bezpośrednio nas dotyczy. עכשיו שלא ידעתי עליו שום דבר לפני זה, עכשיו אני יודעת מה הוא עשה ו... ואני חושבת ש... שפגישה איתו זה דבר שנורא חשוב ובכלל שאנחנו עושים את הסרט עליו. אני חושב שבאמת שיכולים להחליט בשבילי מה, מה אני צריך לדעת ומה אני לא צריך לדעת, או לקחת את הקרדיט של אדלמן ולתת אותו למישהו אחר, או פשוט להגיד שקרה משהו בלי להגיד מי עשה אותו. מאוד מפריע לי הקטע של לטייח... לתת מתחת לשטיח משהו שהוא באמת גדול, שגם אם זה נוגד מה שאנחנו מאמינים בו בארץ, זה לא מצדיק להעלים ככה עדות כזו, סיפור כזה. פתאום הבנתי שההיסטוריה שאני מכיר לא בהכרח מבוססת על עובדות. ואולי כל מה שסיפרו לנו על הפולנים וכל המטען הרגשי הכבד שאיתו מגיעים לפולין, גם הוא גדול מהמציאות. Oni przyjechali tutaj, byli zdumieni, że ich nie nauczyli w ogóle Izraelu o Panu. To nie jest ważne, że uczyli o ludziach, tylko o wydarzeniach. A wydarzeniach uczą w Izraelu, nie? O powstaniu w getcie uczą, o getcie uczą przecież tego w szkołach w Izraelu. Tak? No więc to nie nazwiska decydują. Nie, historia jest zawsze związana z polityką. A polityka Izraela jest taka, która odcięła się od światowego żydostwa. I oni są jedynymi dobrymi Żydami. I cała historia się koncentruje na historii Izraela. I to wszystko, co było w Europie i wszędzie, to nie byli Żydzi, to byli tacy, inni religijni. Ale jako naród dla Izraela nie istnieje. Tam się zaczyna historia żydostwa. Po II wojnie światowej, prawda, jeszcze troszeczkę przedtem, kiedy byli te kibuce tam nielegalne za czasów angielskich, prawda. Ale tak, więc co chcecie, to jest polityka, to nie ma nic do rodziców ich, to jest polityka państwa. Ben Gurion odciął się w czasie wojny od całego żydostwa światowego. No i to wszystko. Dlaczego po zakończeniu wojny pozostał pan w Polsce? A dlaczego nie? A gdzieś ty została poza? Gdzieś się urodziła? Efat Noladec. W Izraelu. W Izraelu. No i dlaczego zostałaś w Izraelu? Będę chciała w Izraelu. Chciałam wejść. A to jest mój dom. No to jest mój dom. Co to jest twój dom? Twój dom to jest twoje mieszkanie. Ty mieszkasz, na którym piętrze mieszkasz? Na parterze. Masz drzewo przed oknem? Nie. I to jest twój dom, to drzewo, to jest twoje mieszkanie. Przecież nie cały Tel Awiw jest twoim domem, tylko domem jest to, co, gdzie mieszkasz. Domem jest twoja sąsiadka, twoja koleżanka ze szkoły, prawda? Twoja mama, twój tata i tak dalej. To jest twój dom. אתם מכירים את מארק אדלמן? לא. שמעתם על השם הזה? לא. אדלמן? לא. אתה לא יודעת מי זה? מארק אדלמן היה אחד מגיבורי הלוחמים של גטו ורשה, אם אני זוכר מטעם הבונד, אם אני זוכר נכון. שרד את המלחמה, נדמה לי שאחר כך המשיך לחיות את חייו כאן בפולין, שנים ארוכות.
אולי עדיין בחיים, אולי כבר נפטר, אני לא זוכר. מה זה? בחיים, עדיין בחיים. You know, he does not talk every day about his life and experience. Of course, if you ask him questions, he answer. But he thinks and he always underlined that he's not a hero, that sometimes heroes became accidentally. And we heard he got many awards here in Poland. Yes, he's awarded in Poland by the most important medal of White Eagle. And he's also the honorary citizen of Łódź. And he, as I said, he's really a personality. If somebody important are coming to Łódź, they usually want to meet him. Jakim człowiekiem był Anielewicz? Jak wyglądały pańskie stosunki z nim? Bardzo dobre, to był kolega, no. Jako, że to wszyscy byli koledzy, jak było 220 tych bojowników, prawda? To byli wszyscy kolegami, tak? Wszyscy byli razem z nim połączeni. Te wszystkie partie polityczne, organizacje, szczególnie organizacje młodzieżowe, stworzyły żydowską organizację bojową w Getcie Warszawskim i byli wszyscy przyjaciółmi. Oto jak się pan czuje z faktem, iż wszystkie pańskie zasługi zostały przeniesione na inne postacie lub wręcz skreślone w historii z tego, co się nie wiem, pewnie moje zasługi, moje... Pojedynczego człowieka nie ma zasług. Jest pewna organizacja, która stworzyła sytuację. Jeden jest dowódcą, a drugi jest żołnierzem, prawda? I na przykład taki Kazik Rotem, czy Szymcha Rotem się u was nazywa, to przecież on był zwykłym żołnierzem, a tym niemniej on spełnił wielką rolę. Wyprowadził 40 osób z getta. Więc to nie można mu mówić. To różnie. Różnie się to układa. Ale to jest wszystko ta sama organizacja. Dlaczego nie brachta ma getto, kiedy miałeś okazję? Gdzie? Co to znaczy miałem możliwość? Że... Jeżeli ktoś się podejmuje jakiejś działalności, jeżeli walczy z faszyzmem, to już zawsze... Jeżeli ma jakiś ślad ambicji, to chce być na pierwszej linii, a nie uciekać. Ze lo nigma gam im bchutz choshech sholach eleinu yadayim ze lo nigma gam im lerega och nuflim aleinu shamayim ze lo nigma ad nelatef et pnechem et ke'ev ha'merchak nagia ze lo nigma בינו פועם בשבילכם, אין הרגע הזה עוד יגיע. ברגע פשוט של שמש, הרעיש את חיינו רם פתאום, החיוך שידענו אמש, חמק מן הבית אל תוך החלום, בתום שינה תרופה. שהבית יאור לקולות מוכרים אז בנפש חשופה נברך על האור המשיב אוהבים זה לא נגמר גם אם בחוץ החושך שולח אלינו ידיים זה לא נגמר גם אם לרגע ארוך נגמר עד נלטף את פניכם את כאב